Choć to jeszcze, proszę Państwa, letnia pora, to nasz cykl będzie tak naprawdę opowiadał o jesieni. Pięknej jesieni w opolskich dzielnicach, bowiem chcemy w cyklu Idziemy w Miasto tym razem poprowadzić Państwa przez dzielnice naszego miasta. A tych dzielnic jest 13, chociaż takich dawnych dzielnic było zdecydowanie więcej. Porozmawiamy zatem w cudzysłowie o tym scalaniu dzielnic, które nastąpiło, a najlepiej chyba zrobi to pani Mirela Ulrich. Dzień dobry pani Mirelo, witam serdecznie. Czyli osoba, która cały czas jest w referacie do spraw dzielnic w Urzędzie Miasta. Stąd w moich rękach też ten informator dla mieszkańców, bowiem w 2019 roku nastąpiła istotna zmiana dla Opola. Z 29 mamy tylko ich 13. Dlaczego? Dlatego, że tych dzielnic było dość 29, dużo, bardzo mocno zróżnicowanych. Najmniejsza dzielnica liczyła 200 mieszkańców, największa 17 tysięcy. I jakby taki sygnał od samych dzielnic wyszedł, że warto byłoby zmniejszyć tych liczbę tych dzielnic, aby umożliwić lepszą działalność na rzecz miasta, na rzecz mieszkańców. Jakie były kryteria zatem do tego, żeby tak, a nie inaczej te miasta podzielić? Terytorialne, przede wszystkim liczba mieszkańców. Jedna dzielnica obecnie najmniej liczyć musi 2,5 tysiąca mieszkańców i stare dzielnice, które obecnie są jednostkami urbanistycznymi, maksymalnie mogą być połączone 4 w jedną dzielnicę. I tak na przykład dzielnica pierwsza to obecnie w Borki, Brzezie, Świerkle i Czarnowąsy. A wydawałoby się, że pierwsza to musi być tu, Stare Miasto. Nie, Stare Miasto jest dzielnicą 9. Pani Mirelo, to w takim wypadku czeka nas kilkanaście fantastycznych spacerów, bo powiedziała Pani o tych 13 dzielnicach. W tych dzielnicach znajdują się przepiękne miejsca, zabytki architektury, świetne, piękne tereny różnego rodzaju, no i fantastyczni ludzie, Opolanie, którzy mają bardzo dużo, wiele pięknych historii do opowiedzenia. No. Tak. Tak, w tych dzielnicach przede wszystkim mamy rady dzielnic, które działają na rzecz właśnie mieszkańców, bo głównymi celami działania dzielnic jako jednostek pomocniczych miasta jest wsparcie władz miasta, urzędu w realizacji zadań, które mają na celu polepszenie jakości życia, integrację mieszkańców. Jest coraz więcej tej aktywności, może Pani też powiedzieć? Tak, że... jest coraz więcej aktywności. W tym roku z uwagi na COVID nie udało się, niemniej jednak przez ostatnich kilka lat realizowane było takie duże wydarzenie Festiwal Dzielnic, gdzie mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z dzielnicami, z ich tradycjami, ponieważ w ramach tych dzielnic działają różnego rodzaju koła sportowe, kulturalne. Tak, kulturalne, które kultywują pewne tradycje. Do dnia dzisiejszego na niektórych dzielnicach miasta kultywowane jest wodzenie niedźwiedzia, babski comber. Niech Pani nam wszystkiego nie zdradza, bo co nam zostanie później w odcinkach. To dobrze, to mamy od 1 do 13. Ma Pani swoją ulubioną liczbę, tak może, czy cyfrę na początek, gdzie moglibyśmy się na przykład wybrać? Polecałabym szczęśliwą dwunastkę. Szczęśliwą dwunastkę, dobra, popatrzmy. No i zadzwoniło na szczęśliwą dwunastkę. A szczęśliwa dwunastka, proszę Państwa, to są dzielnice Bierkowice, Półwieś, Sławice i Wrzoski. To proponuję Państwu zatem na to pierwsze spotkanie, abyśmy się właśnie udali w tamtym kierunku, czyli w kierunku dzielnicy dwunastej. Słowo się rzekło, proszę Państwa, zatem jesteśmy już na miejscu, czyli w dzielnicy 12, a konkretnie w Sławicach. To tutaj zaglądamy do domostw, do przepięknych domów, do przepięknych ogrodów. No i oczywiście mamy wspaniałych gości, z którymi się mamy okazję spotkać. Dzień dobry, Pani Małgorzato. Dzień dobry, Panie Donacie. Pani Małgosia Warsic jest osobą, która w Sławicach jest oczywiście doskonale znaną i to z dziada pradziada. Pana. Oj, można powiedzieć z męża na żonę. A nawet z męża na żonę. Te tradycje i historie tu mieszkających ludzi są bardzo ciekawe, bo to jest miejsce też historycznie, które przeszło bardzo duże przeobrażenie. Oczywiście, że tak. Przypięto nas do miasta. Miastem czujemy się, ale nadal charakter, macie charakter taki, wioskowy taki, mamy. Taki wiejski, nie? Bawimy się w różne właśnie takie tradycje pochodzące ze wsi, z podopolskich wsi, z naszej wsi, którą były Sławice jeszcze do niedawna. Pani Małgorzato, ta społeczność tutaj, jest Pani naszą radną dzielnicową, to jest taka społeczność aktywna, ciekawa, bardzo różna też, jeśli chodzi o samo społeczeństwo, wywodząca się z różnych kręgów, z różnych miejsc, napływowa. Nasi mieszkańcy to takie jest taka mieszanina. Sławice troszkę stały się sypialnią Opola, może nie taką wielką jak inne dzielnice, ale mimo wszystko sporo osób z miasta przeprowadza się tutaj, odnajdując ciszę,
spokój, śpiew ptaków, piękne kwiaty, powietrze różne. Czasem rolnicze, czasem mniej rolnicze, ale takie są warunki. A takie ciekawostki, atrakcje, na które moglibyśmy zwrócić uwagę chociażby mieszczuchom takim jak ja? Tak naprawdę już od samego początku roku zapraszamy serdecznie na grzane wino i kiełbasy przy ognisku i śpiewanie wspólne kolęd. Wodzenie niedźwiedzia, coś czego w mieście nie ma i gdzie w bloku na pewno na osiedlu AK Niedźwiedź do drzwi nie zapuka. Mamy sporo mieszkańców, którzy chcą się angażować. Trzeba im pokazać tą drogę. Trzeba ich zachęcić do tego. Staramy się włączać przede wszystkim młodszych mieszkańców. My musimy mieć wsparcie, bez tego nie da się działać. No i teraz też cały czas pracujecie, widzę. A oczywiście, że pracujemy. Co roku we wrześniu świętujemy święto plonów, dożynki. W tym roku tylko parafialne, ponieważ jak wiemy odwołane są wszystkie inne na szczeblach wojewódzkich, powiatowych, ale startowałyśmy jako miasto Opole właśnie w dożynkach wojewódzkich dwa razy już. To jeśli pani pozwoli, to udamy się za chwilę, by zobaczyć taką właśnie jedno z tych dzieł, bo to właściwie takie małe arcydzieło, jeśli chodzi o koronę. I za chwilę porozmawiamy właśnie o tej tradycji, która ma miejsce w Sławicach. No to skoro powiedziałem, że dzieło i misterna praca, to chyba taka jest. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Przepraszam, oderwę na moment od tej pracy. Chciałem panią zapytać, czy to jest coś takiego, co jest z panią co roku? Czyli jest pani przy tych pracach właśnie przy koronie dożynkowej co roku? I czy to jest taka rodzinna tradycja? Znaczy przy koronach pracuję już od kilku lat. Czy razem grupą pracujemy z paniami tutaj ze Sławic. Jest to, no nie jest to moja tradycja rodzinna, bo dopiero ja się tym zajęłam, natomiast moi rodzice i dziadkowie byli społecznikami i pracowali na rzecz miejscowości, na rzecz Sławic. A jeśli chodzi o tę koronę piękną, w niedzielę ona już będzie cudowna, bo teraz jeszcze trwają te prace. To będzie korona kłosowa, jak widzę chyba tak, zbudowana. Tak, to jest korona kłosowa z dodatkami kwiatów. No w tym roku trochę mamy skromnie, ponieważ zboże nie było najlepsze, ale nawet to, co się da, to, co ziemia urodzi, z tego po prostu robimy. Dodatkiem w tym roku są kwiaty, owoce. Skoro powiedziała pani o mieszkańcach, to mnie to ciekawi właśnie, czy co roku znajdują się chętni do tego, by wam pomóc, bo przecież to trwa, to są tygodnie pracy nad no, tym. Jest to dość żmudna, dość długa praca, trwa do 2 miesięcy. Biorą w niej udział również mieszkańcy Sławic, o których prosimy, żeby nam przygotowali zboże. My im przywozimy ścięte zboże, oni je przygotowują, suszą, pęczkują, żeby nam po prostu potem ułatwić pracę. Przepiękna korona, przyznaję państwu, ale oczywiście to nie wszystkie atrakcje Sławic. Jest ich tutaj mnóstwo. My w naszym programie, tak jak mówiliśmy, staramy się państwu pokazać te niezwykłe miejsca. Jakie to będzie kolejne i jaka jest jego historia, już za chwilę państwo to poznają. Proszę państwa, i ten spacer po Sławicach, znanych już ponoć od końca XII wieku, zaprowadził nas do miejsca szczególnego pewnie w tej dzielnicy. Tutaj mieści się w tej chwili Ochotnicza Straż Pożarna, ale losy tego budynku były chyba troszkę inne. Pan Paweł Przybyła. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry. Jest w stanie chyba nam o tym opowiedzieć. To miejsce właściwie nam współczesne, ale sięgając jeszcze początku XX wieku, to było zupełnie coś innego, prawda? Tak jest, zgadza się. W tym miejscu, gdzie jest obecnie siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej, mieściła się kiedyś szkoła podstawowa w Sławicach, do której ja osobiście uczęszczałem. Mhm. Obiekt ten powstał w 1914 roku i zastąpił starą szkołę, która mieściła się w miejscu obecnych dodatkowo dobudowanych garaży. Ta pochodziła z 1876 roku. Szkoła ta miała 2 klasy na parterze i na piętrze, natomiast na poddaszu mieściła się pracownia ręczna. W 1945 roku budynek ten stanowił ruinę aż do 1957 roku. Nieco wcześniej podjęto decyzję o budowie nowej szkoły przy ulicy Opolskiej i wtedy miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna wystąpiła z wnioskiem o przekazanie tego obiektu z myślą o budowie w tym miejscu remizy Ochotniczej Straży, bo tak to wtedy się nazywało, razem ze świetlicą wiejską. Ten obiekt został odbudowany bez użycia betoniarki, co jest nie do pomyślenia w dzisiejszych czasach. Wszystko robiono ręcznie. Podjęliśmy decyzję w 1974 roku o rozbudowie tego obiektu i w tej chwili posiadamy jako straż salę, która pomieści
160 osób na imprezę. Mamy duże tradycje. Startowaliśmy wielokrotnie w zawodach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Po raz pierwszy startowaliśmy w zawodach krajowych w 1971 roku w Warszawie, gdzie zajęliśmy 4. miejsce. I to był pierwszy start jednostki z województwa opolskiego na szczeblu krajowym. Panie Pawle, to historia niezwykła tego miejsca, tego budynku, ale gdyby innym mieszkańcom Opola zaproponować przejażdżkę po Sławicach albo spacer, to nie wyobrażam sobie, żeby nie powiedzieć o miejscu, które jest tutaj całkiem niedaleczko nas. Niezwykły zielony park tak naprawdę, ale tak jak powiedziałem, chyba niezwykły. Dlaczego? To fakt, że jest to jedna z najładniejszych obecnie ulic. To jest ulica Strażacka. Zazielenie i ukwiecenie tego terenu zadbali mieszkańcy tej ulicy. Inicjatywę w tej sprawie podjęła pani Monika Gruszka, która jest mieszkanką tej ulicy. W ślad za nią poszły sąsiadki i każda we własnym zakresie dba o konkretny skalniak. Powstał ich tu cały ciąg. Dziękujemy bardzo, drodzy Państwo. I to była ta pierwsza nasza wizyta w cyklu Idziemy jesiennym spacerem po dzielnicach Opola. Jeszcze to nie jesień, bo tu lato, ale chyba piękniejszego momentu nie mogliśmy wybrać na to, by właśnie znaleźć się tu w Sławicach, gdzie jest cudownie, gdzie jest pięknie, gdzie są kolory, które już zwiastują nam właśnie nadejście pięknej opolskiej też jesieni. 12. dzielnica odwiedzona. Która będzie następna? Przekonają się Państwo już za tydzień.